Czasami trafia nam się samiczka, która ma tendencję do parowania, ale ja na to nie zwracam zbyt dużej uwagi, bo już miałem tutaj takie samiczki, które były partnerkami i super dobrze, wybitnie nam tutaj latały, także się ścigały bardzo dobrze. Tutaj mamy rozwiązane to bardzo prosto, to jest taki regał, to był pomysł sprzed 15 lat i to tak zostało, mógłbym to inaczej rozwiązać, ale tak jak mówię, na tą chwilę nie chcę, po prostu to był mój własny patent ze względu na to, że ten gołębik jest wąski. Jeżeli nam po prostu tutaj samiczki notorycznie się chciały parować, karmienie, regał zamykane. I tak sobie siedzą po prostu do następnego treningu. Ale tak jak mówię, w tym roku mało używaliśmy to, ponieważ tam nie mieliśmy większych problemów z samiczką. Jedna samiczka nam się parowała, ale tak jak mówię, bardzo dobrze nam się tutaj sprawdzała w lotach, także jej nie przeszkadzało. To akurat to były dwie siostry i to rozwiązanie nam tutaj właśnie, takie to rozwiązanie jest. Sami to tutaj wykonaliśmy i mamy tutaj dobrą wentylację, która bardzo dobrze nam tutaj wentyluje. Te samice się dobrze czują. Tu mamy drzwi od tego gołębnika. I problem miałem z samiczkami dlatego, że ciągle się spinały i drapały po tym gołębniku. Po prostu one ciągle starały się do samczyków dostać. Więc w bardzo prosty sposób rozwiązaliśmy to. Zrobiliśmy taką kotarę tutaj. I one już tu po prostu, skończyło się to skakanie po drzwiach. I bardzo dobrze tutaj to nam funkcjonuje. Że gołębie po prostu nie, te samiczki nie dostają jakiegoś takiego obsesji na punkcie skakania po drzwiach. Tu mamy gołębnik rozpłodowy, tu jest 12 cel, 12 samczyków w tym gołębniku mieszka. To jest podstawowy gołębnik rozpłodowy, tutaj te samczyki, które są, to są taki trzątek gołębi później, przyszłości, że tak powiem. One tutaj decydują o tych gołębiach, jakie później gołębie nam latają, nie? Bardzo proste rozwiązania mamy w tych celach. Po prostu w trakcie sezonu rozpłodowego, gdy chcemy parować samczyki i tak dalej, zakładamy taki przód tutaj. Akurat ten przód nie jest w tej celi, ale to bez znaczenia. Zasuwamy i tutaj parujemy. Tu dostają gołębie jeść, pić czasami przez tydzień, jeżeli trzeba, czy do zniesienia jajek zostawiamy je tutaj w celi. Cele mamy bardzo prostą. Cele w celi po prostu. To jest bardzo cela prosta, żeby tam sprzątanie było łatwe. I tak tutaj sobie mamy górę, dół. Te cele są odpowiednie moim zdaniem. Tu jest dużo miejsca dla tych samczyków. Także nie ma tutaj problemu, że nam inne samczyki parują samice. Samce zwykle parują w celi tu z przodu albo jest na tyle miejsca. Nie ma parowań na podłodze.